Koniec strajku w Uniontexie. Podpisano porozumienie między pracownikami a pracodawcą. Będzie to mniejszy podmiot gospodarczy. Według szacunków przyjmie około 250 pracowników. Strajkująca dotychczas załoga otrzymała już wynagrodzenia za kwiecień po 350 zł na osobę. Do spłaty pozostał jeszcze maj. Za czas strajku pracownicy nie otrzymają pensji. Związkowcy Uniontexu uznają porozumienie z zarządem za umiarkowany sukces. Po prostu ono zostało podpisane na średnich warunkach. Daliśmy tą szansę zarządowi, żeby wykazał się z tych deklaracji, które jak gdyby obiecuje. Obiecuje, że pomoże w realizacji tutaj znalezienia miejsc pracy, powstania spółki na tym terenie. Tu również pan Drygalski się zadeklarował, również wojewoda. Prezes zarządu Uniontexu Jan Kramarczuk powiedział nam, że pozostała część zaległości będzie wypłacona załodze, gdy wrócą do pracy magazynierzy, dotychczas przebywający na urlopach lub zwolnieniach. Wówczas będzie można sprzedać zalegające w wykończalni zapasy przędzy. O dokładnym kształcie i rozmiarach nowotworzonej spółki wiadomo będzie coś więcej w najbliższych dniach. Lato, gorąco. Ruszył sezon na łódzkich basenach. Na jutro zaplanowano uroczyste otwarcie największej łódzkiej pływalni na Teofilowie. Znajdą się tu 3 baseny. Tymczasem od kilku dni wszystkie łódzkie pływalnie i kąpieliska rozpoczęły sezon, liczą na wielu gości i zamierzają konkurować z kąpieliskiem na Teofilowie. Z tego co wiem, no tam będzie się płacić za czas pobytu na tym basenie, a my tutaj proponujemy no 7 zł za cały dzień, oczywiście kąpieli wodnej, jak i również słonecznej. Pływalnia przy Sobolowej na Widzewie w dni powszednie jest czynna od 10 do 17. Bilety wstępu kosztują 7,5 zł za całodzienny pobyt na terenie kąpieliska. Dziś w wodzie ochładzało się tu ponad 100 osób. Rusza folkowe lato. Do Łodzi zaproszono grupy pieśni tańca z całej Europy. Uczestnicy warsztatów, a są wśród nich także polskie zespoły pieśni i tańca Łódź i Anilana, zwykle wymieniają się doświadczeniami, na przykład ucząc się wzajemnie swoich tańców narodowych. To jest taka nauka w formie wymiany. My uczymy grupy zagraniczne naszych polskich tańców narodowych, a oni w czasie programu warsztatowego uczą nas swoich charakterystycznych tańców. Mamy zespół z Czech, zespół z Ukrainy, 2 zespoły z Rosji oraz zespół z Grecji, a także oczywiście występom tych zespołów zagranicznych towarzyszą występy zespołów naszych polskich, którzy są gośćmi. Łodzianie już w najbliższy wtorek będą mogli oglądać występy zagranicznych zespołów, które zagrają i zatańczą na ulicy Piotrkowskiej. Po 15, gdy w magistracie nastąpi powitanie uczestników warsztatów przez władze miasta, zespoły pojawią się w pasażu Schildera oraz w pobliżu skrzyżowania Piotrkowskiej i Mickiewicza.